Mamy tylko 1,5 godziny dzisiejszego naszego webinarium, dlatego na pewno nie zdążymy powiedzieć o wszystkim, ale tutaj też będzie moja rola taka, żeby wyczuwać jakby Państwa potrzeby na bieżąco, jeżeli coś pojawi się szczególnie interesującego w tym, o czym będę mówiła, albo coś, co jest u Państwa w organizacji szczególnie ważne, to proszę o tym napisać na czacie, ja wtedy skupię się na tym temacie bardziej i po prostu poświęcę mu więcej czasu. I myślę, że to jest chyba tyle, o czym powinnam powiedzieć na początku, więc już nie tracąc czasu przejdziemy, że tak powiem, do pierwszego slajdu i powiemy sobie o takim chyba najprostszym projekcie IT, z którym kojarzy się większość jakby działań w internecie, mianowicie z projektem strony internetowej. Albo są Państwo przed momentem, kiedy na przykład tworzyli Państwo dla swojej instytucji stronę internetową, albo być może będą Państwo w przyszłości wybierać dostawcę takiej właśnie usługi i warto wiedzieć, jak podejść w ogóle do takiego projektu, jakim jest właśnie stworzenie strony internetowej. Z mojego punktu widzenia, z punktu widzenia oczywiście prawnika, mamy tutaj do czynienia z pewnymi elementami, o których powinniśmy pamiętać. Natomiast zaczynam od tej umowy na stworzenie strony internetowej nie bez przyczyny, dlatego że zależy mi na tym, żeby Państwu powiedzieć na początku o tym, czym jest umowa o dzieło. Być może jest to taka oczywista rzecz w Państwa organizacji i umówić o dzieło jako jednych z najpopularniejszych umów cywilnoprawnych podpisuje się i Państwo pewnie podpisują bardzo wiele, natomiast warto wiedzieć, że jeżeli mówimy o umowie o dzieło, to mówimy o umowie konkretnego rezultatu, umowie, która ma nam dostarczyć konkretny produkt na koniec. I strona internetowa jako oczywiście pewnego rodzaju dzieło jest właśnie takim rezultatem. I tak naprawdę ona również może być jakimś większym lub mniejszym projektem IT, w zależności oczywiście od tego, czy mówimy o takiej pojedynczej, krótkiej stronie landing page'owej, która ma informować na przykład o jakimś wydarzeniu, które jest w naszej organizacji, czy na przykład kiedy mówimy o jakimś większym, rozbudowanym projekcie i ta strona ma być jakąś platformą, która ma się rozbudowywać i tak naprawdę jest to projekt na kolejne miesiące, a nie tylko na kilka tygodni oczywiście, przy założeniu tego, że wszystko pójdzie dobrze, zgodnie z planem. Więc to, co jest dla mnie istotne, to to, żeby Państwo po naszym dzisiejszym spotkaniu doskonale wiedzieli, czym jest umowa o dzieło, czym jest umowa zlecenia, jakie mamy inne umowy charakterystyczne dla IT, po to, żeby Państwo potem mogli się w tych różnicach dobrze poruszać. Jeżeli mówimy właśnie o tej stronie internetowej, która jest takim dobrym przykładem umowy o dzieło, to mamy tutaj zawsze na myśli to, co chcemy my jako organizacja od naszego dostawcy, od naszego tak naprawdę podmiotu, który wybraliśmy jako ten, który będzie dostarczał nam coś albo świadczył nam coś. I tutaj już jest to rozróżnienie pomiędzy tą umową o dzieło a umową zlecenia, czyli umową starannego działania, o której za chwilę więcej. Więc warto wiedzieć, jaki jest też cel naszej współpracy. Nawet jeżeli mówimy o bardzo prostych zamówieniach, czy też na zamówienie na przykład na projekt graficzny, czy też właśnie na stronę internetową, która znowu powinna tak naprawdę być podzielona i też myśląc o niej warto wiedzieć o tym, że ona ma pewne warstwy i myśląc o tej współpracy z konkretnym podmiotem i o tym, jak się przygotować do tej współpracy, warto mieć na względzie to, jakie warstwy ma właśnie ta strona internetowa. Mianowicie, ma ona pewnego rodzaju silnik, jakiś system zarządzania treścią. On może być autorski, jeżeli takowy sobie zażyczymy u naszego dostawcy, tak zwany autorski CMS, ale najwięcej, jak pewnie Państwo doskonale wiedzą, najwięcej tak naprawdę stron internetowych powstaje na tak zwanym WordPressie, czyli na takim licencjonowanym tak naprawdę systemie zarządzania treścią, który to musi nasz dostawca najczęściej zakupić. Tutaj już się pojawia pierwszy aspekt prawny, mianowicie taki, że skoro on zakupuje jakąś licencję na korzystanie z WordPressa i dopiero ten szablon, ten template jest dopasowywany do potrzeb jego, a właściwie naszych jako zamawiających, bo raczej z tej perspektywy będę mówiła dzisiaj o tej współpracy, to
No to już mamy pierwszy aspekt taki, że chyba w takim razie, jak potem będziemy chcieli na przykład nabyć całość praw autorskich do tej naszej strony internetowej, to tutaj już będzie pewne wyłączenie w postaci tego WordPressa. Warto też wiedzieć, że oprócz oczywiście tego silnika, strona internetowa to również layout graficzny, czyli to wszystko, czym możemy się delektować, surfując po internecie i bardzo często przeglądając dobrze wyglądające strony internetowe. Zatem kolejnym elementem do omówienia jest właśnie projekt graficzny. A jak tak najczęściej wygląda na przykład prośba o wycenę stworzenia strony internetowej, czyli prostego projektu IT? Najczęściej wygląda to w ten sposób, że są jakieś wytyczne, ale pytanie jest proste. Za ile Państwo by stworzyli prostą stronę internetową, która jest podobna do? I oczywiście tego typu zapytanie na pewno jest zbyt krótkim i zbyt takim lapidarnym komunikatem dla tego naszego profesjonalisty, do którego się zwracamy, aby ta wycena była wykonana prawidłowo i rzeczywiście na tyle szeroko, żeby wszystkie te aspekty były wzięte pod uwagę. Zatem taka pierwsza też uwaga praktyczna, jeżeli Państwo pytają kogoś o wycenę i ktoś nie zadaje po drugiej stronie pytań doprecyzowujących, to warto zastanowić się, czy ta osoba rzeczywiście wie, co ją czeka, albo czy rzeczywiście chce podjąć takie ryzyko, że przy tak małej ilości informacji chce tą wycenę nam zaproponować. Podobnie jest zresztą z harmonogramem wykonywania działań. WordPress nie jest darmowy. Może być darmowy. Niektóre skórki template'owe, WordPressowe, template'y WordPressowe są płatne, w zależności od tego, czego potrzebujemy. Natomiast dlaczego o tym mówię? Dlatego, że najczęściej my jako zamawiający oczekujemy nabycia praw autorskich do wszystkiego, za co tak naprawdę płacimy. I warto mieć na względzie to, że jeżeli zamawiamy u kogoś stronę internetową, a ktoś nie mówi nam o tym, z jakich elementów składowych ta strona będzie się składała, albo nie jest to tak naprawdę omówione zawczasu przez stronę, to my możemy mieć założenie takie, że nabywamy całość praw autorskich, i druga strona, jeżeli ma świadomość, to powinna zaznaczyć nam, że tak nie jest, a jeżeli nie ma świadomości, co gorsza, to może powiedzieć, że oczywiście nabędziemy całość praw autorskich do całego projektu strony. I od razu Państwu powiem, że tak się nie stanie, jeżeli skórka jest WordPressowa, jeżeli pracujemy na WordPressie, bo sam WordPress jest na licencji. Państwo są tylko, skoro mamy licencjodawcę WordPress, mamy licencjobiorcę, który najczęściej jest nasz dostawca, a my jesteśmy dopiero tutaj tym użytkownikiem końcowym, to de facto jesteśmy sublicencjobiorcą. O sublicencji jeszcze potem trochę więcej powiem. Więc to, do czego zmierzam, mówiąc o WordPressie, to jest to, żeby Państwu wytłumaczyć, że my nabywamy co najwyżej jakąś ograniczoną licencję, a nie całość praw autorskich do tej części strony internetowej. Możemy nabyć prawa autorskie do layoutu graficznego, czyli do tej części wizualnej strony. To tak. Pod warunkiem oczywiście, że też całość praw autorskich będzie nam dostawca, a nie będą to też elementy zakupione na przykład w bankach zdjęć. To tak szybko Państwu wytłumaczyłam, natomiast wracając do tej umowy o dzieło i do tego, co taka umowa powinna w sobie zawierać, aby rzeczywiście precyzyjnie wskazać, na co my się umawiamy, bo nie jest dla nikogo zapewne zaskoczeniem, ani bo Państwo też mnie już mają jakąś tam praktykę za sobą, że tak naprawdę często te projekty IT bardzo się rozciągają w czasie i efekt jest taki, że to, co strony zaplanowały na początku, nie ma odzwierciedlenia w tym, jak ta współpraca później wygląda. Dlatego projekty IT, tak mówiąc całkiem globalnie, są jednymi z najbardziej przedłużających się i najbardziej takich niedoszczegółowionych w umowach właśnie projektów. Czy tylko mi przerywa? Nie tylko, przerywa momentami. Drodzy Państwo, ja z mojej strony tutaj mam 100%, 100% maksymalnie, znaczy internetu, z tego co widzę. Wyłączam jeszcze, co się da, żeby dla Państwa być maksymalnie tutaj dostępną. Gdyby były dalej problemy, proszę mówić. Mam nadzieję, że to są tylko chwilowe problemy. Okej. Co jeszcze warto byłoby oprócz tego wspólnego celu określić, jeżeli mówimy o relacji zamawiający, organizacja, a dostawca? Definicje. Może nam się wydawać, że rozumiemy pewne pojęcia tak samo, ale jak w życiu, tak samo i w biznesie, i tak samo i w relacjach zamawiający-dostawca, często jest tak, że różne osoby z różnych środowisk rozumieją różne pojęcia inaczej. Zatem warto mieć tutaj na względzie to, że
jeszcze tylko dopowiem, że jeżeli dalej byłyby problemy i przerywałoby, to po prostu jeszcze zmienię źródło internetu, najwyżej po prostu wykorzystam do tego moją komórkę, a nie będę korzystała z zbiorowej sieci. Także proszę mnie informować na bieżąco. Mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Wracając. Także definicje to jest coś, co się często pomija w umowach, albo jak patrzymy na tą pierwszą stronę umowy i są jakieś definicje, to najczęściej robimy sobie przerzucenie na drugą stronę i dalej nas, bardzo dziękuję Pani Aniu za wiadomość, i często patrzymy tylko i wyłącznie, co jest już w przedmiocie umowy i w zasadach współpracy, natomiast zachęcam Państwa do tego, żeby nie bagatelizować tych definicji, dlatego że dogadanie się stron na początku jest kluczowe do tego, żeby taka, po pierwsze, umowa była dobrze stworzona, a po drugie, żeby ta współpraca pomiędzy stronami była przeprowadzona prawidłowo i z korzyścią dla obu stron. Przedmiot umowy, szalenie istotna rzecz, która również jest często niestety niedoprecyzowywana w umowach, mianowicie nie precyzujemy tego, na co my się konkretnie umawiamy. Bo co to jest strona internetowa? Strona internetowa to jest właśnie cały szereg elementów, o które musimy zadbać, aby ta nasza strona powstała i rzeczywiście zaistniała w sieci, mówiąc tak najprościej. Zatem powinniśmy tak naprawdę wszystkie te etapy, plus jeszcze oczywiście całą specyfikację, architekturę strony opisać. Czy umowa jest do tego najlepszym miejscem? Trudno mi powiedzieć. Najczęściej, znaczy trudno mi powiedzieć w tym sensie, że oczywiście to zależy od stron i czasami umowa może precyzować konkretnie wszystkie elementy przedmiotu umowy. Natomiast dużo korzystniej jest dodawać w załączniku specyfikacje, elementy dodatkowe, jakąś dokumentację, jakieś założenia projektu IT, jakim może być na przykład strona internetowa, po to, aby była jedna umowa, która będzie miała w swojej treści takie elementy stałe, natomiast załącznik jest dużo łatwiej oczywiście zmienić. Zatem co możemy poza nawias, poza tą umowę wyciągnąć i zamieścić to w załączniku, tak jest to dobrze, ponieważ po prostu precyzujemy pewne elementy, takie szczegółowe w samych załącznikach, które również oczywiście są integralną częścią umowy. Zatem one również mają walor później obowiązujący, kiedy patrzymy na całość jako na umowę. Sposób wykonania dzieła, zasady współpracy. I tutaj znowu, w zależności od tego, na co my się umawiamy, jaki projekt IT chcemy w naszej organizacji, a jaki obiecuje nam nasz dostawca, tak ta współpraca powinna się tutaj być precyzyjnie dopasowana do danego projektu, bo oczywiście inna ta współpraca będzie w przypadku strony internetowej i w przypadku, kiedy rzeczywiście ten proces początkowy, wstępny, dogadywania się stron, przygotowywania briefu, przygotowania architektury strony, przebiegnie prawidłowo i wiadomo, co ma być tym rezultatem końcowym, tym dziełem, z którego rozliczany jest nasz dostawca, a czym innym będzie, kiedy mamy jakiś projekt długoterminowy, długomiesięczny, który polega nie tylko na przygotowaniu, ale również na wdrożeniu i na utrzymaniu tego całego systemu, projektu, w zależności od tego, co to jest, to tutaj ta współpraca będzie rzeczywiście miała już więcej etapów i ta współpraca też pewnie będzie troszkę inaczej przebiegała, ale to musi się znaleźć również w umowie. Zmiana zakresu prac, zalecane. Muszę Państwu powiedzieć, że z doświadczenia widzę, że często przez to właśnie, że projekty są niedoszacowywane zarówno pod kątem kosztowym, jak i pod kątem czasowym, to paragraf dotyczący zmiany zakresu prac, ewentualnego dodatkowego wynagrodzenia, dodatkowego czasu, z pewnymi takimi klauzulami adaptacyjnymi, które mają tutaj dużą pomoc dla nas, kiedy rzeczywiście organizacja i środowisko biznesowe się zmienia, to jest coś, o co warto zadbać. Czyli co się zadzieje, kiedy zmienią się okoliczności naszej współpracy, kiedy na przykład dojdzie do zmiany osób decyzyjnych, w organizacjach jest to jak najbardziej też możliwe, albo nastąpi jakieś działanie, którego nie mogliśmy przewidzieć, o sile wyższej też za chwilę powiem, bo w czasie pandemii ma ono kluczowe znaczenie i rzeczywiście ta siła wyższa jest często w przypadku umów ostatnio odmieniana przez wszystkie przypadki, to za chwilę, więc zmiana zakresu prac jest też bardzo ważnym elementem, przeze mnie osobiście jako praktyka zalecanym. Prawa autorskie, szalenie istotny temat, dla mnie pewnie najważniejsze, bo jestem ogromną fanką prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego i w tych relacjach, szczególnie
w branży kreatywnej, czy właśnie w relacjach IT, prawa autorskie mają bardzo duże znaczenie, ponieważ musimy wiedzieć, do czego nabywamy prawa i musimy pamiętać o tym, że czym innym jest stworzenie konkretnego dzieła, a czym innym jest nabycie praw do swobodnego wykorzystywania tego dzieła. Zatem nie możemy pominąć aspektu praw autorskich w umowie na projekt IT, na przykład na projekt strony internetowej. Wynagrodzenie, i tutaj już oczywiście jak będą mieli Państwo jakiekolwiek pytania, to służę pomocą, ale tutaj często mają też Państwo narzucone, jak to wynagrodzenie ma być przeprowadzone i jak ono ma być określone, rozmowy przeprowadzone, a wynagrodzenie określone w umowie. Siła wyższa, zachowanie poufności, również to są postanowienia opcjonalne, ale które warto, o których warto zadbać, szczególnie jeżeli to jest jakiś właśnie projekt, który jest poufny i który ma dopiero ujrzeć światło dzienne za czas jakiś. Odpowiedzialność, czyli za co jako dostawca odpowiadamy, czy też Państwo jako zamawiający, a gdzie ta odpowiedzialność się kończy. Warto to też doprecyzować, bo tutaj praktyka pokazuje, że też dwie strony mają różne wizje tego, za co która odpowiada. I postanowienia końcowe, czyli na przykład informacje o tym, na jakim prawie mamy umowę. To też jest częsty punkt, który wbrew pozorom rodzi wiele problemów w świecie wszelkiego rodzaju zamówień czy współprac biznesowych. Zatem tym slajdem chciałam Państwu powiedzieć, że najczęściej, jeżeli oczekujemy konkretnego rezultatu i rozliczamy naszego dostawcę z perspektywy konkretnego dzieła, które ma nam dostarczyć, to umową, którą powinniśmy zawrzeć, jest umowa o dzieło, umowa konkretnego rezultatu. I wynagrodzenie należy się za dostarczenie konkretnego dzieła, o konkretnych parametrach. Więc warto o tym pamiętać. I myśląc jeszcze o umowach jako rzecz, tak ogólnie rzecz ujmując, warto pamiętać o tym, że jedną z najważniejszych zasad prawa cywilnego w naszym kraju jest pacta sunt servanda, zasada, która mówi o tym, że umów należy dotrzymywać. I połączyłam tę zasadę z akurat aspektami siły wyższej, żeby powiedzieć Państwu, że pewnie też mają Państwo w swoich organizacjach wyzwania takie jak pandemia i takie jak właśnie taka sytuacja, kiedy nastąpienie sytuacji, której nie mogliśmy się spodziewać, a która może mieć wpływ i najczęściej ma na te zasady współpracy, które zostały wcześniej wypracowane. I przede wszystkim chciałabym, żeby Państwo pamiętali, że jeżeli rzeczywiście, aby w ogóle się powołać na siłę wyższą, zarówno my, jak i druga strona, bo oczywiście mając tę wiedzę będą Państwo również w stanie ocenić, czy to, na co powołuje się druga strona, jest rzeczywiście prawidłowe, to warto wiedzieć, że siła wyższa jest oczywiście takim pojęciem, co prawda niezdefiniowanym w przepisach naszego polskiego prawa cywilnego, natomiast jest to, już intuicyjnie wiemy, okoliczność wyłączająca odpowiedzialność za brak realizacji zobowiązań z uwagi na zaistnienie jakichś właśnie zupełnie nieoczekiwanych okoliczności. I jak taka klauzula dotycząca siły wyższej może w umowie brzmieć? Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, jeżeli jest to spowodowane na przykład wystąpieniem okoliczności siły wyższej, za którą strony uznają przykładowo. Kiedy mają Państwo w treści umowy na przykład, to jest to znak dla Państwa, że mówimy wtedy o katalogu otwartym i tak naprawdę równie dobrze mogą to być inne okoliczności, które mają takie cechy, jakie zostały wcześniej wskazane w tym danym postanowieniu. Zatem tutaj będzie to przykładowo klęska żywiołowa, pandemia. W 2020 roku jak najbardziej pandemia już jest wpisywana jako przykład siły wyższej. Wcześniej, powiem Państwu szczerze, było to niespotykane zjawisko. O tym nie było mowy w umowach. Pożar, powódź, strajk, blokada, przerwy w dostawie mediów, wszelkie inne okoliczności lub przyczyny niezależne od strony. Ale to, co jest istotne, to to, żeby pamiętać, że te okoliczności niezależne od strony mają być obiektywnie niezależne. Zatem ma to być zdarzenie zewnętrzne, nie sytuacja, kiedy ktoś tam zespołu się rozchorował albo ma dwójkę dzieci i jedno z nich na przykład choruje, bo to jest sytuacja, o której mogliśmy pomyśleć i ją przewidzieć na etapie konstruowania umowy. Natomiast kiedy mówimy o sile wyższej, nie mówimy o chorobie, która nas spotkała albo która mogłaby tutaj jakby zaistnieć, bo mogliśmy to przewidzieć jako już zorientowana osoba, szczególnie, że jesteśmy przedsiębiorcą, bo jeżeli mamy umowę, po drugie, jeżeli naszym dostawcą jest zwykły przedsiębiorca, proszę o tym pamiętać, ale również tyczy się to również Państwa,
to przedsiębiorca z punktu widzenia prawnego jest traktowany jako profesjonalista, czyli jako osoba, która zna się na przepisach, zna się na biznesie, która orientuje się i nie jest takim troszkę, nie jest taką osobą, która jest troszkę oderwana od rzeczywistości i może się potem tłumaczyć, że ona o czymś nie wiedziała. To jest zupełnie inna sytuacja, jeśli na przykład sprzedawca, konsument, czyli osoba fizyczna, bo ten sprzedawca rzeczywiście traktowany jest jako profesjonalista, ma więcej obowiązków w stosunku do konsumenta, czyli osoby fizycznej, czy też kiedy jesteśmy na przykład petentem i przychodzimy do urzędu, to też tak warto o tym wiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o relacje biznesowe, to tutaj jesteśmy jak najbardziej na równi. Wracając do siły wyższej, ma to być zdarzenie zewnętrzne w stosunku do przedsiębiorstwa czy do przedsiębiorcy, którego działalność jest rozpatrywana jako przyczyna ewentualnej szkody, która oczywiście mogła zaistnieć z powodu zaistnienia tej właśnie tego zdarzenia siły wyższej. Nieuchronne, czyli nie mogliśmy temu zdarzeniu obiektywnie zapobiec, nadzwyczajne i niemożliwe do przewidzenia, to jest bardzo istotne. Zatem nieuchronność takiego zdarzenia i to, co też druga rzecz istotna, istnienie związku przyczynowego pomiędzy tym niewykonaniem umowy albo konkretnego zobowiązania umownego, a zaistnieniem tego zewnętrznego zdarzenia, to są te elementy, które muszą być wzięte pod uwagę i które mają znaczenie do tego, żebyśmy mówili o zdarzeniu siły wyższej, a nie o zwykłym nieprzewidzeniu pewnych okoliczności przez stronę. Dobrze, o klauzulach adaptacyjnych jeszcze za chwilę powiem więcej, natomiast w tym samym zamykamy jakby temat takiego wprowadzenia do umów i tym, czym jest umowa o dzieło. I tutaj był ten przykład akurat prosty projektu strony internetowej. Jeżeli do tego mają Państwo jeszcze jakiekolwiek pytania, czy tutaj były jakieś wyzwania w Państwa organizacjach, to oczywiście służę pomocą, proszę pytać. Natomiast jeżeli chcemy iść o krok dalej i zamówić jakiś bardziej rozszerzony projekt IT, może być to jakiś właśnie system, jakaś aplikacja, jakieś oprogramowanie. Przyjmijmy, że tutaj mówimy o programie komputerowym, o oprogramowaniu. Oczywiście aplikacja też jest programem komputerowym, zatem tutaj te elementy się oczywiście na siebie nakładają. To również i tutaj ten obrazek nie jest bez przyczyny. Chcę Państwu powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju cały system pewnych elementów, które zarówno my musimy mieć poukładane po naszej stronie, jak i musi mieć je poukładane druga strona, czyli nasz dostawca. I bardzo istotne jest to, żeby te obrazki były spójne, czyli nasza wizja tego, co chcemy uzyskać, z tym, co nam dostawca obiecał dostarczyć. I tutaj mamy tak naprawdę dwie podstawowe takie rodzaje umów IT w różnych dwóch takich metodykach, które są najczęściej teraz spotykane na rynku i które jako właśnie przedstawiciele różnego rodzaju organizacji, które to umowy będą na przykład u Państwa również wdrażane albo negocjowane, powinni Państwo znać. Metodyka waterfall, czyli takie podejście tradycyjne, z którym się mogą Państwo spotkać, to może być jakieś podejście tradycyjne, czy też metoda tak zwana kaskadowa, tutaj pojęć jest wiele, natomiast zmierzam do tego, że zapewne te projekty IT, które do tej pory były w Państwa organizacjach wdrażane, były właśnie wdrażane w ramach, jakby w zasadach tej metodyki waterfall, czyli na tym podejściu tradycyjnym. A to podejście zakładało, że mamy w umowie, a wcześniej oczywiście w ustaleniach pomiędzy stronami, podzielenie projektu na konkretne etapy. Bo kiedy my jako zamawiający czujemy się najbezpieczni? Kiedy Państwo się czują jak najbezpieczni? Wtedy, kiedy Państwo wiedzą, że ta wizja tego, co by Państwo chcieli mieć dostarczone, jest spójna z tym, co chce nam dać dostawca i nie tylko wiemy, jaki będzie ten efekt finalny, ale również wiemy, ile będzie nas to kosztowało. Zatem po Państwa stronie też jest to, żeby te pewne wszystkie te elementy ustalić. Zatem mogę z pewną pewnością powiedzieć, że najczęściej właśnie w tej metodyce Państwo podpisywali umowy na jakieś projekty albo będą podpisywać najczęściej na jakieś projekty, które mają się być wdrożone po prostu i prowadzone w Państwa organizacji, a metodyka ta zakłada, że mamy na początku pewnego rodzaju analizę, pewnego rodzaju jakieś prace implementacyjne, testy, utrzymanie systemu, to wszystkie elementy mogą być oczywiście wzięte pod uwagę. Natomiast to, co jest charakterystyczne dla tej metodyki, to, że mamy jakiś szczegółowy plan działań. I ten plan jest przygotowany przez strony tak naprawdę na bardzo wczesnej fazie współpracy, czyli tak naprawdę jeszcze najczęściej przed podpisaniem umowy, a już ta umowa jest
tak naprawdę efektem tego dogadania się stron co do tego, co byśmy chcieli tak naprawdę w tej organizacji wdrożyć, jaki projekt. Każdy z zaplanowanych etapów następuje po sobie, to wiemy, i wynagrodzenie za realizację wdrożenia według szczegółowej specyfikacji wymagań, to też jest taka cecha charakterystyczna. Pokazuję Państwu tutaj tak obrazowo te schody, ponieważ jakbym miała Państwu pokazać, jak wygląda właśnie ten aspekt tej metodyki, aspekt ustalania kolejnych kroków w metodyce Waterfall, to właśnie są to takie kolejne kroki, jeden następuje po drugim i raczej wiemy mniej więcej, gdzie jest ten nasz cel finalny, do czego chcemy dotrzeć. Zatem tutaj najczęściej takie właśnie elementy tego, żeby wiedzieć, co my chcemy zaplanować, co chcemy zaprojektować, co chcemy wdrożyć do organizacji i jak potem ma być to utrzymywane, te wszystkie elementy następują krok po kroku. Natomiast tak jakby przeciwieństwem, albo nawet nie przeciwieństwem, to co jest, może wrócę jeszcze do tego obrazka na chwilę, jak Państwo pozwolą, to co jest dużym wyzwaniem też dla różnego rodzaju organizacji, zarówno organizacji kultury, jak i organizacji takich typowo biznesowych, to jest to, że te projekty IT, nawet przy najlepszych chęciach obu stron, one się jakkolwiek potem trochę nie spinają z rzeczywistością. To znaczy założenie jest takie, że przez jakiś czas pracujemy nad jakimś projektem, finalnym efektem tego ma być konkretny rezultat, konkretny projekt, może to być umowa o dzieło, może to być umowa zlecenia. Najczęściej te umowy, o których teraz mówię, to są umowy zlecenia, czyli umowy starannego działania i one oczywiście raczej określają taką długofalową współpracę pomiędzy stronami, a nie tylko kilkutygodniową czy kilkumiesięczną, która się w tym momencie kończy czy nawet już przy kilkumiesięcznej tak naprawdę powinna być to raczej umowa zlecenia. Szczególnie jeżeli mówimy o jakimś rozbiciu na pewne etapy. Ale wracając, zmierzam do tego, że badania pokazały i tak naprawdę rzeczywistość biznesową, no biznesowo IT, mówiąc tak najogólniej, pokazała, że te nasze projekty wdrażane w tym modelu najczęściej po prostu finalnie nie działają tak, jak sobie to strony ustaliły na początku. Rozmijają się, jeżeli chodzi strony, jeżeli chodzi o koszty założone na początku, a te, które finalnie mają powstać. Projekt IT to też jest bardzo często taka materia, której trudno wyobrazić sobie, jakby, jeżeli chodzi o efekt finalny, obu stronom, zatem tutaj też pojawiają się pewnego rodzaju różnice. Zatem praktyka pokazała, że projekty IT są na tyle specyficznymi projektami, że trudno jest nam rzeczywiście w umowie precyzyjnie wskazać, na co my chcemy się umówić. I ten rezultat trudno jest określić już na początku. Dlatego też w 2001 roku powstał manifest Agile, czyli tak zwanej metodyki zwinnej, która trochę była taką odpowiedzią na problemy związane z realizacją projektów IT w tym modelu tradycyjnym, czyli tym modelu kaskadowym. I powstał taki zbiór zasad dla zwinnych metodyk wytwarzania oprogramowania i z tą metodyką w umowach również mogą się Państwo spotkać albo mogą Państwo taką umowę mieć zaproponowaną przez drugą stronę. Zatem ważne jest to, żeby Państwo odróżniali te metodyki. Otóż jeżeli mówimy o tym manifestie, to warto wiedzieć, że stawia on ludzi, interakcje ponad procesy i narzędzia. Tak naprawdę stawia współpracę na pierwszym miejscu, a na drugim dopiero narzędzia i systemy, konkretne te kroki rozpisane na poszczególne etapy. Działające oprogramowanie ponad obszerną dokumentację. To takie bardzo optymistyczne założenie oczywiście, co nie znaczy oczywiście, że ta dokumentacja nie ma znaczenia. Współpraca z klientem ponad formalne ustalenia, czyli raczej to, co jest na bieżąco przez strony alarmowane i ustalane, niż to, co zostało podpisane kilka miesięcy temu czy kilka tygodni temu przez strony na papierze i reagowanie na zmiany ponad podążanie za planem. Czyli dużo bardziej elastyczne podejście. I oprogramowanie dostarczane jest w częściach, w krótkich odstępach czasu, czyli nie patrzymy na całość, tylko patrzymy na te krótkie odstępy czasu, tak zwane sprinty, a w założeniu właśnie tej metodyki Agile mamy zmianę jako taki nieodzowny element procesu, czyli zmiana nie jest problemem, jak w przypadku metodyki Waterfall, tutaj jest częścią procesu, czymś całkowicie naturalnym. Zatem to, co jest zaletą tej metodyki, to przede wszystkim większa elastyczność przedsięwzięcia. I
Znowu, nie mamy precyzyjnego opisu rezultatu, jakim ma się zakończyć projekt. No i pewnie Państwo teraz tak mogą zastanawiać się, no ale jak to? To jak mamy z kimś podpisać umowę, kiedy my nie wiemy, jaki będzie rezultat? No właśnie na tym polega akurat ta metodyka, że po prostu strony nie wiedzą do końca, jak mają wykonać ten proces finalny, czy ten efekt finalny. Zatem tutaj już pojawia się pewnego rodzaju wyzwanie, powiedziałabym, mentalne do tego, żeby zdecydować się na akurat tę metodykę. Poszczególne etapy zaplanowane są zgodnie z bieżącymi efektami prac, czyli raczej patrzymy na bieżąco, robimy takie krótkie przystanki i takie na zasadzie takiego MVP patrzymy, ok, co się udało zrealizować i co możemy zrobić z tym dalej, niż zakładamy z góry, że ma się pojawić po A, B, po B, C i dopiero na pewno jak dojdziemy do Z, to dopiero będzie to ten efekt, który chcemy uzyskać. W tej metodyce patrzymy na kolejne malutkie punkty i dopiero decydujemy, co ma się wydarzyć dalej. Korekty przyjętych rozwiązań dokonuje się na bieżąco. Wynagrodzenie polega na rozliczaniu projektu za czas i zasoby rzeczywiście wykorzystane przy wdrażaniu projektu. Rzeczywiście wykorzystane. Czyli znowu bardzo trudno jest przy tej metodyce określić finalny koszt stworzenia danego projektu, ponieważ jak widać, nie wiemy do końca, ile tej pracy będzie nas kosztowało stworzenie takiego, znaczy doprowadzenie do takiego, a nie innego efektu. O, właśnie nie stworzenie, a doprowadzenie go do konkretnego efektu. I tutaj ważna jest bardzo ta wzajemna współpraca. Czyli tak naprawdę wtedy, jeżeli Państwo mieliby kiedykolwiek podpisywać umowę w takiej metodyce, ale mówiąc kiedykolwiek, mam na myśli raczej to, że może to się wydarzyć, bo to są coraz popularniejsze umowy na rynku, to ważna jest taka wzajemna, ścisła współpraca, taki proces decyzyjny po obu stronach. Jeszcze jedna rzecz, o której chciałam powiedzieć, bo tutaj przy tym slajdzie właściwie o dwóch elementach. Pierwszy jest taki, że mamy tutaj, raczej powinniśmy myśleć o tym, że nasz dostawca daje nam pewnego rodzaju team, który możemy wykorzystywać, ale to też nie jest sytuacja taka, że to jest taki czysty team leasing, gdzie mamy grupę osób, która ma dla nas stworzyć konkretny projekt, tylko jest to też taki zbiór, który jest elastyczny w zależności od potrzeb. Jeżeli ja jako organizacja potrzebuję coś zmienić w moim projekcie i pojawia się nowa potrzeba w tak zwanym międzyczasie, to mój dostawca sprowadza mi konkretnego profesjonalistę, konkretnego specjalistę w tym zakresie właśnie po to, żeby dostarczyć tę konkretną usługę, zapełnić tę lukę, której tutaj potrzebuję. I to, co jest też istotne, to przy tych umowach wdrożeniowych nie mówimy właśnie o umowach o dzieło, czyli umowach konkretnego rezultatu, ponieważ to dzieło byłoby bardzo trudne do określenia, natomiast mówimy o umowie zlecenia. Umowa zlecenia, druga najpopularniejsza umowa cywilnoprawna w naszym kraju. W tym naszym tutaj kontekście umów IT jest to umowa, która jest umową starannego działania i raczej po prostu pokazuje, że podejmowanie działań i dochowanie należytego, starannego działania doprowadza do kolejnych etapów, które doprowadzają do kolejnych etapów i finalnie obie strony dochodzą do punktu, w którym ten cel jest zrealizowany, jakikolwiek ten cel nie byłby istotny, jak on by nie był określony. I tutaj to, co jest istotne, to właśnie i to, co jest takim wyzwaniem dużym, to brak zaufania i często też jednak brak zrozumienia po stronie zamawiającego tych właśnie założeń metodyk zwinnych. I tutaj nie bez powodu tak naprawdę pokazałam Państwu te dwa elementy po to, żeby właśnie pokazać, że te metody, albo raczej te dwie metody, waterfall i metody agile, to jest tak, jakbyśmy sobie pomyśleli o tym, że mamy pewną wizję czegoś, co ma powstać i już na początku wiemy, co ma powstać i mówimy w tym modelu tradycyjnym, drogi dostawco, dostarcz mi to i to masz tutaj w umowie napisane, co to dokładnie ma być. A druga metodyka i druga filozofia, która zakłada, że my wiemy, jaki chcemy osiągnąć cel, ale jeszcze nie wiemy i nie wyobrażamy sobie, co to dokładnie ma być finalnie. Jesteśmy otwarci na nieznane, czyli na to, co tak naprawdę ta współpraca nam pokaże. I to jest ta druga filozofia. I tak rzeczywiście te umowy wyglądają. Więc ja nie mówię tutaj o rzeczach, które są zupełnie filozoficzne, tylko mówię o jak najbardziej praktyce sektora IT w naszym kraju. Okej, okay. I na koniec, bo rozgadałam się na temat tych metodyk,
to, co jest istotne, to to, że szczególnie w przypadku metodek zwinnych niezbędnym elementem jest tak rzadkie w naszym kraju zaufanie, powiedziałabym, szczególnie w tych relacjach biznesowych. Więc tutaj bardzo istotne jest to, żeby rzeczywiście te strony chciały współpracować, a ten zamawiający zaufał dostawcy, że on dostarczy mu to, co finalnie ten zamawiający chciałby uzyskać. Ja myślę, że tak naprawdę w przypadku każdej umowy i każdej relacji biznesowej to zaufanie jest niezbędnym elementem i mamy go więcej, tym lepiej oczywiście. Dobrze. Drodzy Państwo, teraz pytanie do Państwa. Jeżeli już były podpisywane w Państwa organizacjach różnego rodzaju umowy IT, to będę wdzięczna za podzielenie się tym, jakie elementy w tych umowach się znajdowały, a jakie na przykład powinny się znaleźć, a już Państwo wiedzą, że się na przykład nie znalazły, albo które elementy umów, najogólniej rzecz ujmując umów IT, stanowiły największe wyzwanie, największy problem. Proszę śmiało komentować. Nikt nie pisze. A może jakiejś organizacji już zdarzyło się, w której Państwo pracują, zdarzyło się na przykład, którą z tych metodyk rzeczywiście testować u siebie w praktyce? Nie ma żadnych komentarzy. No dobrze, to idziemy dalej. Jeżeli pojawią się jakieś przemyślenia albo będzie moment na to, że Państwo będą chcieli się podzielić, to o, Pani piszą, Pani Karolina, Pani Beata, bardzo się cieszę. To jest cudowne, bo ja od razu widzę, kto z Państwa pisze komentarz. Bardzo dobrze. Panie tutaj komentują. Ogromnie mnie to cieszy. Dobrze. Zatem właściwie niezależnie od tego, czy jesteśmy organizacją kultury, czy jesteśmy po prostu sklepem online, który ma dopiero powstać, czy jesteśmy jakimkolwiek innym biznesem, to zaufanie, ta współpraca i to ustalenie, to na czym zależy obu stronom, jak w biznesie, jak w życiu oczywiście jest tutaj kluczowe, najważniejsze. Dobrze, to zaraz mam nadzieję, że komentarze, które Panie właśnie przygotowują, zaraz mi się pokażą. Dobre pytanie. Kto zwyczajowo proponuje typ umowy o dzieło, o zlecenia? Tak naprawdę wszyscy podpisują umowę w metodyce Waterfall, a w rzeczywistości realizuje się umowę metodą Agile. Bardzo mądra uwaga. Pytanie, czy nie lepiej byłoby w związku z tym od razu tworzyć umowy metodą Agile, skoro tak naprawdę i tak. Chociaż muszę Państwu powiedzieć całkiem uczciwie, że ostatnio bardzo często negocjuję też umowy, które z takiego punktu widzenia formalnego są takimi umowami tradycyjnymi Waterfall, w tej metodyce Waterfall, a natomiast obie strony chcą tam dorzucić elementy Agile'a, tak? Więc jak najbardziej taka chyba też się spotyka się w rzeczywistości. Wydaje mi się, że jesteśmy trochę na takim etapie pewnego rodzaju transformacji, przechodzenia z jednej metodyki do drugiej, w związku z tym, żeby jakby nie rzucać się na głęboką wodę, wolimy te elementy łączyć. Ja jeszcze nie, ale chciałabym to sprawdzić. Tak jak Pani wspomniała, raczej w takich sytuacjach traktuje się Waterfall. No tak, bo też takie są u Państwa założenia, że ma być konkretny rezultat, jest konkretna suma pieniędzy, która ma być poświęcona na projekt, w związku z powyższym jakby tutaj metodyka, gdzie mielibyśmy, nie wiem, rozliczanie na zasadzie time and material albo, nie wiem, jakiegoś takiego poszczególnych elementach, płatność i tak naprawdę nie wiemy, ile finalnie dany projekt będzie nas kosztował, byłoby pewnie dla organizacji trudne do zaakceptowania. Ale to wszystko się zmienia, więc zobaczymy. Przeprowadzić postępowanie przetargowe w metodzie Agile. Dokładnie tak, Pani Beato. To jest podstawowy powód, dla którego akurat te tradycyjne metody się cały czas wykorzystuje. Bardzo dziękuję Paniom za te komentarze. Idziemy dalej. Jeżeli już chcielibyśmy jednak, może inaczej, wiemy, bo tutaj pojawiło się takie pytanie i do niego teraz się odniosę, właśnie komentarz Pani Beaty, że wszyscy podpisują umowy w metodzie Waterfall, a w rzeczywistości realizują umowy metodą Agile. To tutaj to, co bym proponowała i to, co może być dla Państwa też jakimś rozwiązaniem, to jeżeli już mają się pojawić rzeczywiście
we współpracy pomiędzy organizacją a dostawcą elementy typowo dla metodyk zwinnych, to dobrze byłoby być może dodać w umowie jakieś elementy typowe dla tych metodyk. Zatem to, co ja jakby tutaj zachęcam do tego, żeby jednak nie pomijać tej kwestii w umowie, to jest właśnie ta wizja, cel współpracy. Ona się też może pojawić oczywiście w samej ofercie, albo w samym zamówieniu, albo w takich informacjach przetargowych, jaki mamy cel jako organizacja, albo jaki cel chcemy po prostu uzyskać. Natomiast rzeczywiście ta wizja jest bardzo istotna, żeby obie strony wiedziały, jaka jest ich intencja i w ogóle co oni tak naprawdę, po co oni się razem spotykają i współpracują. To, co warto byłoby być może rozszerzyć, to katalog definicji, szczególnie jeżeli Państwo chcieliby rzeczywiście pracować w tej metodyce zwinnej. I tutaj można oczywiście dodać definicję backlogu czy sprintu. Przykładowo, co to może być backlog? Otóż aktualna na dany moment uporządkowana lista wiadomości na temat zakresu realizacji usługi, ale znowu też takie pojęcie niedookreślone, aktualna na dany moment uporządkowana lista wiadomości na temat zakresu realizacji usługi, w tym wymagań, cech, funkcji, korekt dla projektowanego i wdrażanego rozwiązania na dany moment, czyli też ona nie jest, to jakby tutaj ta czasowość jest podkreślona. W przypadku realizacji usług w modelu zwinnym, na to właśnie w Scrumie, to backlogi tworzone będą także dla sprintów i będą zawierały dookreślenie rezultatów usług. Natomiast sprint to jest cykl pracy w ramach projektu o zdefiniowanej długości trwania. Oczywiście proszę mieć na względzie to, że to są pewnego rodzaju propozycje, które mogą, nie muszą być zrealizowane u Państwa. Zachęcam po prostu, żeby jeżeli Państwo potem na przykład takim nazewnictwem się posługują, żeby wspomnieć o nim być może również w umowie. Co jeszcze w takiej umowie, może hybrydowej, takiej klasycznej, agile'owej, ale takiej, która rzeczywiście może być przez Państwa tworzona i podpisywana, warto zawrzeć? Poszczególne role projektowe, czyli zarówno po Państwa stronie, jak i po stronie organizacji, pewnie powinny się pojawić jakieś osoby dedykowane do współpracy, do tego, żeby właśnie ta współpraca szła nam do przodu, więc ta rola projektowa tutaj do określenia jest istotna i rzeczywiście warto też to do tej umowy dodać. Schemat współpracy, czyli jak będziemy pracować, kto zarządza backlogiem, jaki będzie sposób składania kolejnych zamówień, jak zaakceptujemy efekty, to jest rzeczywiście też coś, co właściwie w każdej metodyce musi być wzięte pod uwagę przy każdej umowie, czyli po prostu zasady współpracy. Jak wygląda etap chociażby akceptowania kolejnych elementów. Bez tego trudno sobie wyobrazić, aby prace rozwijały się prawidłowo. Zasady pracy zespołu, czyli co powinien, to też jest istotne, żebyśmy wiedzieli, kto jest dla nas dedykowany jako dla organizacji, dla zamawiającego z teamu dostawcy. Ale tutaj kolejna rzecz, jeżeli Państwo z kolei pracują, bo akurat Państwo są najczęściej zamawiającym, ale również pracują często Państwo w organizacjach na różnego rodzaju umowach, to warto wiedzieć, zresztą też Państwo jako zamawiający mają prawo to sprawdzić, czy jeżeli na przykład pojawiłaby się potrzeba dokonania takiego audytu, na jakich umowach pracują współpracownicy, czy pracują poszczególni członkowie teamu naszego dostawcy, bo te zasady współpracy, które są określone pomiędzy zamawiającym a dostawcą, powinny oczywiście mieć odzwierciedlenie w umowach pomiędzy dostawcą a jego podwykonawcami. Pewnie nie jest dla Państwa żadnym zdziwieniem, że najczęściej w biznesie, w sektorze IT są wykorzystywane umowy B2B, rzadziej umowy o pracę. W przypadku umów o pracę mamy o tyle łatwą sytuację, że na przykład całe efekty twórcze, które są stworzone przez pracownika, nabywa w sposób automatyczny na mocy artykułu 12 prawa autorskiego, ustawy o prawie autorskim, prawach pokrewnych, pracodawca. Natomiast jeżeli mówimy o różnego rodzaju pracownikach IT, sektora IT, to najczęściej to są umowy B2B. Zatem szalenie istotne jest to, żeby zakres tych umów pomiędzy konkretnymi pracownikami i członkami zespołu był adekwatny do tego też, co dostawca deklaruje dla nas jako dla zamawiającego w kontekście chociażby dyspozycji prawami autorskimi, czy też zachowania poufności. Więc warto na to zwrócić uwagę. I tutaj znowu kolejna uwaga, raz jeszcze, że to, co jest oczywiste dla ciebie, niekoniecznie musi być zrozumiałe dla drugiej strony.
Czyli tak naprawdę warto o tym pamiętać i za każdym razem, kiedy tworzymy różnego rodzaju umowy. Odpowiedzialność ustawowa i kontraktowa. To jest ciekawy temat, o którym się dosyć mało mówi, a warto, żeby Państwo też o tym wiedzieli i żeby też miał informacje na ten temat sam dostawca. Mamy dwa rodzaje odpowiedzialności, które mogą wynikać z umów. Czy z umów, czy z ustaw, ponieważ umowa, jak wiemy, nie jest takim zupełnie oderwanym bytem od wszystkiego, tylko ona jest też jak najbardziej powiązana i jest na prawie, czyli na podstawie konkretnych przepisów, konkretnych ustaw. I odpowiedzialność może wynikająca z jakichś naruszeń ze strony dostawcy, może wynikać zarówno z przepisów ustawy, jak i z przepisów czy też postanowień umowy. Odpowiedzialność wynikająca z naruszenia przepisów ustawy, na przykład wydanie uzyskanych korzyści. To w przypadku chociażby naruszenia praw autorskich, to wydanie uzyskanych korzyści jest oczywiście jednym z roszczeń, które może mieć na przykład państwo jako zamawiający do dostawcy, jeżeli okazałoby się, że doszło do naruszenia praw autorskich w tym projekcie IT, który został Państwu dostarczony i za który oczywiście nasz dostawca zadeklarował, że tutaj nie mamy żadnego naruszenia praw osób trzecich, a jeżeli by się pojawiły jakieś roszczenia ze strony osób trzecich na późniejszym etapie, kiedy już Państwo korzystają z tego projektu, to tutaj rzeczywiście takie roszczenie może się pojawić, że jeżeli by doszło do po prostu szkody, to rzeczywiście Państwo mogą żądać konkretnego wynagrodzenia za rzeczywiście poniesione szkody, jak również za uzyskane potencjalnie jakieś korzyści, które tutaj, które na przykład do których nie doszło z uwagi na to naruszenie. Usunięcie skutku naruszenia to jest oczywiste. Na przykład tutaj poprawa samego programu poprzez usunięcie kodu open source i wykorzystanie własnych rozwiązań. Zaraz o tym więcej powiem. Czy też naprawienie wyrządzonej szkody. I tutaj jeszcze powiedzmy sobie o tej odpowiedzialności wynikającej z umowy, a ja wrócę później do tych elementów budowy samego oprogramowania i elementów, na które też Państwo powinni zwrócić uwagę, kiedy Państwo ustalają zasady współpracy i podpisują umowę z dostawcą. Otóż odpowiedzialność wynikająca z umowy to jest taka odpowiedzialność, która bazuje na konkretnych postanowieniach. Aby doszło do zaistnienia tej odpowiedzialności, oczywiście pewne postanowienia muszą się znaleźć w treści umowy. Zatem przykładowo, konieczność zapłaty kary umownej, czyli oprócz odpowiedzialności odszkodowawczej, która oczywiście jest narzucona na naszego dostawcę z samej mocy prawa, możemy dodatkowo również zastrzec kary umowne. Jeżeli one oczywiście się pojawią w umowie, to możemy się na nie powołać. Jeżeli nie, to nie. Obowiązek naprawienia wady na własny koszt. Tutaj oczywiście tak. I zarówno z treści umowy, jak i z przepisów też naszych kodeksowych, cywilnych, chociażby z rękojmi, wynika taki obowiązek, ale również chociażby dołączenia do Państwa jako zamawiającego w przypadku, kiedy doszło do jakiegoś ewentualnego sporu, czyli wsparcia Państwa i pokrycia ewentualnych poniesionych przez Państwa kosztów. To też warto o tym wiedzieć. I teraz chciałabym przejść do aspektów prawno-autorskich. I też nawiążę do tego kodu open source'owego i do tego, jakie to może mieć dla Państwa korzyści. Ale zanim o tym, chciałabym zapytać, czy pojawiły się po Państwa stronie kiedykolwiek podczas współprac jakieś pytania, wątpliwości dotyczące właśnie aspektów prawno-autorskich, jeżeli chodzi o projekty IT, rzecz jasna. Jeżeli tak, to jakie, tutaj chętnie też dowiem się, bo to też jest taki dosyć ważny element. Natomiast ja będę w tak zwanym międzyczasie kontynuowała. Pani Beata pisze właśnie komentarz bardzo... A nie, to jest komentarz jakiś wcześniejszy, ale myślę, że zaraz któraś z pań skomentuje, mam nadzieję, albo panów. Pan też jakiś jest na pewno. Pan Karol, pan Mariusz. Panowie się jeszcze nie odzywali, może któryś z panów by zechciał skomentować. Bardzo proszę. Drodzy Państwo, wracając do tego elementu kolejnego, który musi znaleźć w jakiejkolwiek umowie, którą Państwo podpisują, czy to umowa o dzieło, czy umowa zlecenia, jeżeli umowa zlecenia, to niezależnie od tego, w jakiej metodyce taka umowa jest podpisywana, to tym elementem, który musi się znaleźć w umowie, jest aspekt prawno-autorski.
I oczywiście Państwo zapewne wiedzą o tym, czym jest utwór, czym są prawa autorskie jako takie, więc nie będę tutaj wchodziła w takie podstawowe informacje. Oczywiście jak są jakieś pytania, to służę pomocą. Natomiast odniosę się tutaj w tym aspekcie tylko do szczególnego przedmiotu prawa autorskiego, jakim jest program komputerowy. W doktrynie rzeczywiście kiedyś istniał taki spór i taka dyskusja, jak ten program komputerowy powinien być chroniony, czyli jako wynalazek, czy program komputerowy powinien być opatentowany, bo patentujemy wynalazki, tutaj wchodzimy akurat w obszar prawa własności przemysłowej, czy też powinien być program komputerowy chroniony jako utwór w rozumieniu prawa autorskiego. I zdecydowano, że programy komputerowe będą chronione jako właśnie takie szczególne przedmioty prawa autorskiego, jako utwory. Co oczywiście ma swoje plusy, ma swoje minusy. Plusem jest to, że to nie jest ochrona wynikająca z rejestracji, jak w przypadku przedmiotów własności przemysłowej. I tutaj nie musimy oczywiście dokonywać żadnej rejestracji programu komputerowego, aby był on chroniony przez prawo. Natomiast musimy pamiętać o tym, że jeżeli my jesteśmy zamawiającym i potrzebujemy zakupić jakiś projekt, czy to jest strona internetowa, czy to jest aplikacja mobilna, czy to jest jakieś oprogramowanie innego rodzaju, to powinniśmy pamiętać o tym, że właśnie program komputerowy jest utworem, zatem musimy nabyć do niego odpowiednie prawa. Tutaj akurat przedstawiłam Państwu fragment wyroku Trybunału Sprawiedliwości. Termin program komputerowy z prawnego punktu widzenia obejmuje również przygotowawcze prace projektowe prowadzące do rozwoju programu komputerowego. Ważny element, szczególnie jeżeli Państwo chcieli pouzyskać na przykład również dokumentację na swoją własność, to również warto wspomnieć o tym w umowie i rzeczywiście również o taką dokumentację poprosić, ale później w umowie po prostu zażądać, jeżeli to będzie jednym z obowiązków dostawcy. Mamy również tutaj konkretne informacje o tym, że koncepcje i zasady, na których opierają się wszystkie elementy programu komputerowego, włącznie z tymi, na których opierają się interfejsy, nie podlegają ochronie prawa autorskiego na podstawie niniejszej dyrektywy. Mówimy oczywiście tutaj o dyrektywach europejskich, ale to nie jest istotne. Istotne jest to, żeby Państwo wiedzieli, że to, co jest clue, to, że chroniony jest sposób wyrażenia koncepcji i zasad, natomiast pomysły jako takie zasady nie są chronione przez prawo autorskie, mowa o tym chociażby tutaj. I wolałabym odnieść się do naszej polskiej ustawy, na której to Państwo też będą opierali konkretne umowy, czyli mamy ustawę z 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, która mówi wprost, że w artykule 74 ust. 2, że idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu komputerowego, w tym podstawą łączy, nie podlegają ochronie. Zatem poza ochroną prawną autorską są zasady budowania kodów, algorytmów, zasady stosowania języka oprogramowania, formuły rozwiązywania problemów czy sposoby tworzenia struktury programu. To, co jest chronione natomiast, to jest sposób wyrażenia konkretnego programu komputerowego, który, jak zakładamy, ma elementy twórcze. Bo ten musi zaistnieć pewien minimalny poziom twórczości, aby w ogóle można było mówić o ochronie prawa autorskiego. Warto o tym wiedzieć. Zatem nie każdy program komputerowy będzie utworem, za przedmiot prawa autorskiego nie będą uznawane oczywiste, zwykłe, banalne programy komputerowe. I teraz wyobrażam sobie, że mogą Państwo mieć w tym obszarze pewnego rodzaju wyzwanie, czy to, co zamawiamy, jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego, albo czy wszystkie elementy tego, co zamawiamy, są chronione przez prawa autorskie. I muszę Państwu powiedzieć, że takie wyzwanie ma każdy podmiot, który zamawia cokolwiek twórczego, mniej lub bardziej na rynku. Zatem w umowie warto jest założyć, że jeżeli te elementy, które są dostarczane przez naszego dostawcę, mają charakter twórczy i mogą być chronione przez prawo autorskie, to do tych elementów nabywają Państwo całość prawa autorskiego albo na te elementy jest udzielana Państwu licencja odpowiednia. Zatem pokazuję tutaj tym samym, że nie musimy oczywiście decydować o tym, co jest
utworem, a co nie jest. Natomiast można w sposób bardzo szeroki określić, że jeżeli są tam elementy twórcze, to chcemy nabyć do nich odpowiednie prawa, czy uzyskać konkretną zgodę na korzystanie z tych elementów. Warto mieć to na względzie. Zresztą mówiąc tak najprościej, każdy utwór składa się zarówno z elementów twórczych, jak i nietwórczych, czyli z elementów, które są chronione przez prawa autorskie, jak i tych, które nie są. Zatem na przykład zasady języka oprogramowania, na których jest tworzony, na podstawie których jest tworzony konkretny program komputerowy, nie będą chronione przez prawa autorskie, ale już konkretny efekt, który powstał przy wykorzystaniu tych zasad, czyli konkretny program komputerowy, jak najbardziej będzie mógł być chroniony przez prawa autorskie. Także warto, żeby Państwo o tym wiedzieli. Jeżeli tutaj byłyby jakieś pytania, to oczywiście na bieżąco proszę pytać. Ok, to co zostaje poza ochroną prawa autorskiego, to już powiedziałam. To się dotyczy, to znaczy to się tyczy również tak samo tych elementów na przykład graficznych, które Państwo również zamawiają u dostawcy, a na które to składa się finalny efekt projektu, tego, co sobie zażyczyliśmy. Bo wyobrażam sobie, że zarówno w przypadku stron internetowych, jak i w przypadku różnego rodzaju aplikacji mobilnych, element graficzny, ten UX-owy, ten graficzny ma dla Państwa jako zamawiających, ale również dla użytkowników końcowych szalenie istotne znaczenie. Dlatego też tutaj warto byłoby pamiętać o tym, że jeżeli nabywamy prawa autorskie do czegoś albo nabywamy licencję, o tym zaraz jeszcze powiem o tych dyspozycjach, mam jeszcze chwilę, więc mam nadzieję, że zdążę, to warto mieć na względzie to, że zarówno powinniśmy wspomnieć o elementach, które składają się na program komputerowy, jak i o elementach, które składają się na tą część graficzną tego, co mamy finalnie otrzymać jako zamawiający. Bo tak naprawdę tutaj mówimy o dwóch różnych rzeczach. Utwory graficzne są chronione tradycyjnie jako utwory prawa autorskiego, natomiast programy komputerowe będą chronione jako właśnie ta szczególna postać utworu prawa autorskiego, przedmiotu prawa autorskiego. I też warto jest tutaj precyzyjnie o tym wspomnieć w paragrafie dotyczącym dyspozycji prawami autorskimi. Czyli do czego my chcemy nabyć prawa, albo do czego my chcemy uzyskać licencję. Jeżeli wiemy, że na to, co my zamawiamy, składa się wiele elementów twórczych, to zachęcam do tego, żeby je jednak wymienić. Oczywiście w katalogu otwartym i tak w sposób szeroki, ale jednak, tak żeby nie było wątpliwości. Obiecałam Państwu, że powiem o sposobach dyspozycji prawami autorskimi. Tutaj jest wiele różnego rodzaju wątpliwości, zarówno po stronie biznesu, jak i po stronie różnego rodzaju instytucji kultury, bo mam wrażenie, że często myli nam się te różne aspekty i warto tutaj dwa słowa na ten temat powiedzieć, żeby Państwo wiedzieli, o co zadbać w umowie, w zależności od tego, jaki jest Państwa cel. Ok, zatem wiemy już o tym, że projekty IT jak najbardziej są również chronione przez prawa autorskie. Zatem ten aspekt prawno-autorski musi znaleźć się w umowie po to, abyśmy my nie tylko mogli zażądać dostarczenia nam konkretnego projektu, konkretnego oprogramowania, konkretnej aplikacji czy konkretnej strony, mówię tutaj możliwie szeroko, ale również abyśmy mieli pełne prawa do korzystania. Raz co raz, może teraz trochę rzadziej, ale jednak pojawiają się różnego rodzaju przekazy medialne, że ktoś naruszył czyjeś prawa autorskie, albo nawet wychodzą często takie dosyć smutne historie, kiedy okazuje się na przykład, że powstał stadion na przykład sportowy i dzisiaj władze muszą zapłacić bardzo duże wynagrodzenie za to, żeby można było dokonać pewnego rodzaju zmian w tym projekcie architektonicznym, dlatego że zapomniano na przykład nabyć prawo do modyfikacji tego utworu architektonicznego wtedy, kiedy był on zamawiany, czyli zapomniano o prawach zależnych. Więc bo po stronie państwa takim też wizerunkowym mam wrażenie, bardzo istotne jest to, żeby pokazywać po pierwsze dobre przykłady tych dyspozycji, ale też zadbać o pewne podstawowe elementy, bo chyba najgorsze, co może się wydarzyć, zakładam też z punktu widzenia zamawiającego, jest to, kiedy chcemy pochwalić się jakimś konkretnym projektem. Jesteśmy dumni z nowej strony internetowej albo stworzyliśmy jakąś korzystną dla naszych odbiorców aplikację mobilną, a okazuje się, że potem na przykład naruszyliśmy jakieś prawo do logotypu albo prawo do zdjęć, albo prawo do w ogóle elementów graficznych, albo w ogóle prawo autorskie do czegoś. No, także to jest, albo często też się zdarzają spory, to tak z mojej praktyki już Państwu mówię na przykład o logotypy.
Organizacja robi rebranding i bardzo cieszę się z tego, że taki rebranding zaistniał. I pojawiają się głosy o naruszeniu praw. To jest bardzo przykra sytuacja dla organizacji, dla miasta, często dla na przykład uczelni, ponieważ tak najczęściej odbywa się to, zresztą Państwo też to doskonale wiedzą, też w procesie pewnej dyskusji, pewnej próby zadowolenia wszystkich, co też nie jest istotne, co też nie jest łatwe. Zatem samo wypuszczenie konkretnego efektu finalnego w postaci na przykład nowego logotypu, nowego systemu identyfikacji wizualnej już jest dużym wyzwaniem dla organizacji, co dopiero później mierzenie się jeszcze z zarzutami naruszenia praw. To już jest bardzo często po prostu dosyć ciężka sytuacja, zupełnie nieprzyjemna. Dlatego warto o te aspekty naprawdę zadbać wcześniej, żeby takich banalnych błędów nie popełniać. Wracając, przepraszam za tą krótką dygresję, ale też chcę się z Państwem po prostu dzielić praktyką i moimi obserwacjami jako praktyka i prawnika. Okej, mamy różne sposoby dyspozycji prawami autorskimi i dwa podstawowe to jest udzielenie licencji, czyli zgoda na korzystanie z praw autorskich albo przekazanie praw autorskich, przeniesienie na naszego zamawiającego. I zakładam, że w 99,9% Państwo sobie życzą nabycia praw autorskich. No i tutaj jest to o tyle jak najbardziej zrozumiałe, że Państwo chcieliby potem móc mieć możliwość swobodnego korzystania z tego projektu, niekoniecznie zawsze dzieła, ale tego, na co się Państwo umówili. Jest to jak najbardziej zrozumiałe. Natomiast nawet jeżeli nabędziemy całość praw autorskich, to warto pamiętać o tym, że jeszcze o kilku innych elementach, o kilka innych elementów musimy zadbać. Bardzo dziękuję Pani Karolino, cieszę się, że przy okazji też Państwo tam korzystają. Dobrze, pierwsza rzecz to taka, że właściwie też na zasadzie takiej schodkowej pokazałabym Państwu, jak te sposoby dyspozycji wyglądają, ponieważ to, co ma twórca, to tak z punktu widzenia prawa autorskiego, on ma monopol prawno-autorski na to dzieło, na te przejawy twórczej swojej działalności i cieszy się on zarówno autorskimi prawami majątkowymi, jak i autorskimi prawami osobistymi. W Polsce mamy oczywiście ten dualizm praw autorskich, warto o tym też korzystać, warto o tym wiedzieć. I umowy dotyczą tak naprawdę najczęściej autorskich praw majątkowych. Bo tylko te prawa są przedmiotem obrotu gospodarczego i one właśnie są tymi prawami, którymi może nasz twórca, czy też nasz dostawca dysponować. I teraz, to co on nam może zaproponować, to może nam zaproponować po pierwsze, tak jakby tutaj na takim poziomie zero, zgodę na korzystanie, czyli tutaj jest dostawca, czyli nasz twórca, tutaj jesteśmy my jako organizacja i ona mówi, słuchajcie, możecie korzystać na takim poziomie podstawowym z czegoś, czyli zgoda na korzystanie. Nazywa się to w prawie autorskim licencją. I efekt tego jest taki, że twórca, dostawca pozostaje właścicielem całości praw autorskich, a nam daje tylko zgodę. Tak jakbyśmy, on był właścicielem mieszkania i daje nam tylko możliwość wynajmowania i korzystania z tego mieszkania na określony okres czasu. To jest właśnie licencja. O niej mówi nam artykuł 67 ustęp 1 ustawy o prawie autorskim, prawach pokrewnych. Twórca może udzielić upoważnienia do korzystania z utworu na wymienionych w umowie polach eksploatacji, czyli już wiemy, że musi być jakaś umowa, muszą być jakieś pola eksploatacji z określeniem zakresu, miejsca i czasu tego korzystania. Więc te wszystkie elementy powinny również być przedmiotem ustalenia pomiędzy stronami, aby ta licencja była udzielona prawidłowo. Mamy dwa podstawowe rodzaje licencji, przynajmniej przy tym takim klasycznym systemie licencjonowania praw autorskich, jakim jest system copyright, o którym teraz mówimy. Chwilę powiem, może też powiem o copyleft, ale nie wiem, czy znasz. Zatem, krótko, licencja niewyłączna, wyłączna. Licencja niewyłączna jest taka, że ten nasz dostawca może nam powiedzieć, tak, możesz korzystać, ale równie dobrze może korzystać każdy z tego, co stworzyłem, każdy inny podmiot, każda inna organizacja, czyli nie daje tylko tobie zgody. Natomiast licencja wyłączna daje wyłączność oczywiście temu licencjobiorcy i aby licencja wyłączna była skutecznie udzielona, musi mieć formę pisemną. To jest bardzo, bardzo istotne. Zatem, bo licencja niewyłączna może być w każdej formie, nawet ustnej.
Podstawowy zakaz sublicencji, też szalenie istotna rzecz, na której jest bardzo, na podstawie której jest bardzo dużo problemów, na bazie której jest dużo problemów. Dostawca, my jako organizacja, udzielamy, ktoś nam udziela licencji, przykładowo, albo ten rzeczony WordPress, znowu wróćmy do tego, czyli nasz dostawca nam proponuje stronę internetową, ale nie ma zbudowanego autorskiego systemu zarządzania treścią CMS, tylko korzysta z silnika WordPressowego. I mówi, że ma licencję i nam oczywiście da tą licencję. To tak mówiąc całkiem precyzyjnie, on ma zakupioną licencję, chyba że skórka jest darmowa, wracając do tego, co się pojawiło w komentarzu, też tak się może zdarzyć. I on ma licencję, czyli w tym układzie WordPress jest licencjobiorcą, nasz dostawca jest licencjodawcą, nasz dostawca jest licencjobiorcą, a my w tej układance jesteśmy tylko i wyłącznie sublicencjobiorcą. I co też jest bardzo istotne, jest to istotne, że ten nasz licencjobiorca, czyli nasz dostawca, musi mieć zgodę na to, aby nam dać jakieś sublicencji. Dlatego, że w polskim prawie autorskim sublicencja nie jest rozumiana. To znaczy na sublicencję musi się zgodzić nasz twórca, czyli licencjodawca. I dopiero wtedy licencjobiorca może udzielać dalszych sublicencji. I ma to dla Państwa również duże znaczenie, kiedy Państwo współpracują z innymi organizacjami i ktoś na przykład mówi, hej, czy ja mogę skorzystać z czegoś, a Państwo mają tylko i wyłącznie licencję. To należy wtedy wrócić do umowy i sprawdzić, czy mamy tam zgodę na sublicencję. Jeżeli tej zgody nie ma, nie mają Państwo możliwości udzielania dalszych sublicencji, ponieważ ona nie jest w żaden sposób dorozumiana i co do jej zgody musi się wypowiedzieć sam licencjodawca. Także to jest istotne. Proszę pamiętać o sublicencji właśnie w kontekście stron internetowych, w kontekście różnego rodzaju fontów czy krojów pism, z których Państwo korzystają, czy w przypadku zdjęć stokowych, które Państwo zakupują. Mówię o takich klasycznych bankach zdjęć, nie mówię tutaj o licencjach Creative Commons, o których już pewnie mogę nie zdążyć opowiedzieć, ale mówię tutaj o takich klasycznych bankach zdjęć, jak na przykład Shutterstock. To tam mamy zwykłą licencję udzielaną i musimy sprawdzić, czy też nasz dostawca musi sprawdzić, czy zakupując licencję ma prawo nam tą sublicencję dać, abyśmy my potem jako finalny użytkownik, jako zamawiający mogli korzystać swobodnie. No i my mówiliśmy o licencji niewyłącznej, licencji wyłącznej, a tym, co może nam dać największego z punktu widzenia praw autorskich nasz dostawca, czyli twórca, to jest przeniesienie praw autorskich. Bo z chwilą, kiedy on przynosi prawa autorskie majątkowe na nas, jako na organizację, to się pozbywa w sposób trwały tych praw. On już ich więcej nie ma i w przyszłości nie może z nich korzystać. Więc warto o tym wiedzieć. I tutaj również mówię nam o tym artykuł 53 ustawy. Umowa o przeniesieniu autorskich praw majątkowych wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zaznaczam, że nie mówię tutaj o formie dokumentowej. Forma dokumentowa to jest na przykład e-mail. Mówię tutaj o formie pisemnej, klasycznej formie pisemnej, czyli takim dokumencie, który jest podpisany przez obie strony. Tutaj może się pojawić pytanie o kwalifikowany podpis, który może być z punktu widzenia prawnego na równi z tą formą pisemną. Natomiast co do zasady musimy pamiętać o tej formie pisemnej, która jest niezbędna dla skuteczności przeniesienia praw autorskich. Więc jeżeli mamy napisane tylko i wyłącznie w wiadomości e-mail o przeniesieniu praw albo zapewnienie mailowe o przeniesieniu praw autorskich majątkowych, to drodzy Państwo, jeżeli nie było podpisanej umowy w formie pisemnej, to na pewno nie doszło do przeniesienia skutecznego, co najwyżej doszło do domniemanej licencji. No i powiedziałam już, jaki jest skutek przeniesienia praw autorskich, powiedziałam o tym trwałym pozbyciu się praw, powiedziałam o tym, że ważne jest to, żeby precyzyjnie wskazywać przedmiot umowy, zarówno aby wiedzieć, jak się rozliczać potem w kontekście wynagrodzenia, ale również aby precyzyjnie i skutecznie nabywać prawa autorskie albo uzyskiwać licencję do tych wszystkich elementów, do których chcemy nabyć prawa. Najgorszą rzeczą, jaka się może wydarzyć, to taka, że my nieprecyzyjnie określimy przedmiot umowy, ten projekt ITS będzie nieprecyzyjnie określony, a w związku z powyższym finalnie nie nabędziemy praw do wszystkich elementów, na których nam zależy. Zatem proszę na to zwrócić uwagę, czyli nie tylko patrzymy na przedmiot umowy, nie tylko na definicję, nie tylko na przedmiot umowy, czyli na pewnie paragraf pierwszy czy drugi umowy, ale również na to, co jest dokładnie precyzyjnie wskazane w paragrafie dotyczącym praw autorskich. Pole eksploatacji,
To też jest ważny element, o którym warto pamiętać, czyli sposoby korzystania z utworu. One muszą być również precyzyjnie, co do zasady określone w umowie, aby mówić o tym, że doszło do prawidłowego przeniesienia praw. Zresztą o tym nam mówi artykuł 41 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Umowa o przeniesienie praw majątkowych lub umowa o korzystanie z utworu, zwana dalej licencją, obejmuje pola eksploatacji wyraźnie, jak podkreśla ustawodawca, w niej wymienione. Więc na to proszę też zwrócić uwagę. Pewnie Państwo o tym doskonale wiedzą, jeżeli Państwo takie umowy podpisują, ponieważ często znacznie zwiększa się objętość umowy, kiedy mamy wymienione pole eksploatacji, które potrafią mieć dwie czy nawet trzy strony. Ale jest to lepsze oczywiście, niż jakbyśmy w ogóle o nich zapomnieli. To, co jest szalenie istotne, a co jest często w praktyce pomijane, albo o czym strony nie rozmawiają, albo zakładają, że przewidują, że to jest oczywistość, to są prawa zależne. No bo zamawiający wyobraża sobie, że skoro on coś kupuje, to znaczy, że może z tego nie tylko swobodnie korzystać, ale równie dobrze może swobodnie ingerować w tą całość, może modyfikować te wszystkie elementy, no bo nabył prawa autorskie. Przy założeniu, że nabył, czy nabył licencję, czy uzyskał licencję, to już rzadziej, ale jak nabył prawa autorskie, całość praw autorskich majątkowych, to wydaje mu się, że oczywiście ma prawo do modyfikacji tego przedmiotu umowy, projektu, utworu. Otóż jeżeli w umowie nie ma słowa na temat praw zależnych, to też jak w przypadku osób licencji, takie domniemanie jest zupełnie błędne, dlatego że tutaj podkreślam, to jest bardzo ważne, umowa o przeniesienie praw autorskich nie przenosi automatycznie na zamawiającego prawa do wykonywania praw zależnych do utworu. Czyli musi być dodatkowa zgoda, oczywiście najlepiej w umowie i najlepiej podpisana i ustalone powinno być na takim początkowym etapie współpracy, że mamy zgodę na korzystanie z modyfikacji opracowywania utworu. Dlaczego napisałam tutaj korzystanie? Nie bez powodu, dlatego że o ile oczywiście można stworzyć modyfikację jakiegoś utworu, to już do tego, aby móc z niego korzystać, z tego opracowania, z tej modyfikacji, konieczna jest zgoda twórcy utworu pierwotnego. Tak stanowi ustawa, dlatego podkreślam o tym korzystaniu, to jest szalenie istotne. No i też bardzo istotny element praktyczny, moment przejścia praw albo udzielenia licencji. No i tutaj zderzenie interesów dwóch stron, dostawcy, zamawiającego, państwo chcieliby jak najszybciej uzyskać te prawa, dostawca chciałby najpierw zobaczyć pieniądze. To jest oczywiste, oczywiście jak najbardziej zrozumiałe, więc w zależności od tego, po której stronie jestem, takie założenie też przyjmuję i dbam o interesy danej strony. Natomiast staram się zawsze tego zamawiającego mimo wszystko i też Państwa tutaj zachęcać do tego, żeby rzeczywiście być może tutaj wyjść ze zrozumieniem do dostawcy, dla którego rzeczywiście to wynagrodzenie jest szalenie istotne, szczególnie jak ten termin płatności jest długi, to na pewno z punktu widzenia dostawcy lepiej jest uzależnić moment przeniesienia praw czy udzielenia licencji od tego, kiedy dostanie zapłatę wynagrodzenia za stworzenie utworu, czy też za stworzenie konkretnego etapu w przypadku tych metodyk zwinnych. Natomiast w Państwa stronie często właśnie moment podpisania umowy, moment ustalenia utworu, czy też po prostu moment przejęcia utworu, szczególnie jeżeli nasz dostawca pracuje na Państwa platformie, na Państwa systemie, to wtedy oczywiście jest możliwość, żeby zaznaczyć właśnie ten moment nabycia praw czy udzielenia licencji. Warto też wiedzieć, że jeżeli nie ma w umowie momentu określonego, to moment przejęcia dzieła jest momentem, w którym dochodzi do przejścia praw autorskich z dostawcy na zamawiającego, czyli trochę z korzyścią dla Państwa, niekorzystnie dla dostawcy. Dobrze. To powiedziałam o tym artykule 64, jeśli w umowie nie będzie określony moment przejścia praw, domniemywa się, że prawa autorskie przechodzą w momencie przejęcia utworu, czyli jego akceptacji, przyjęcia przez zamawiającego. Przykładowa treść postanowienia tutaj dla Państwa została zaprezentowana, mają potem Państwo tą prezentację do dyspozycji, więc proszę korzystać. I autorskie prawa osobiste, tylko dwa słowa wytłumaczenia. Mówiłam o tym, że mamy dualizm praw autorskich w Polsce, przynajmniej w naszym polskim systemie praw autorskich. W Niemczech na przykład jest monizm praw autorskich, więc nie jest to jakiś standard, ten dualizm. Mamy podział precyzyjny i taki bardzo
rzeczywiście konkretne autorskie prawa majątkowe i autorskie prawa osobiste. I autorskie prawa osobiste to są te prawa, które tak naprawdę nie starzeją się, to znaczy one nie są przedmiotem dyspozycji, nie można się ich zrzec, nie można ich przenieść na osobę trzecią, ale również one są nieograniczone w czasie. I a contrario autorskie prawa majątkowe są ograniczone w czasie, one trwają z chwilą ustalenia dzieła, czyli jego uzewnętrznienia, przez cały okres życia twórcy i upływają 70 lat po śmierci twórcy. Potem przechodzi dzieło do domeny publicznej. Chyba Państwo już nie widzą tych moich dalszych tutaj gestykulacji, żeby Państwu pokazać, jak to wygląda. Natomiast autorskie prawa osobiste to są prawa, które chronią niezbywalną więź twórcy z utworem, bo takowa jest w założeniu ustawodawcy. I tak naprawdę, mimo tego, że przykładowo Mona Lisa dzisiaj jest w domenie publicznej, to wszyscy wiemy, że autorem Mona Lisy jest Leonardo da Vinci i nikt mu tego autorstwa pomimo upływu lat nie odbiera. Więc znowu, jeżeli Państwu zależy na tym, może inaczej, powinni Państwo pamiętać, niezależnie od tego, czy jest to umowa licencyjna, czy umowa o przeniesienie praw, też jakakolwiek umowa, która ma to oczywiście te postanowienia dotyczące udzielenia licencji czy przeniesienia praw, to muszą Państwo pamiętać o tym, że autorskie prawa osobiste przysługują dostawcy, twórcy. Jeżeli ten aspekt również nie będzie przez Państwa dogadany, na etapie możliwie wczesnym, najlepiej oczywiście, to muszą Państwo pamiętać o tym, że jak najbardziej twórca ma prawo do oznaczenia tego jego utworu w konkretny sposób, więc jeżeli chcielibyśmy móc swobodnie korzystać z naszych projektów IT, już tutaj zrobiłam pauzę, ponieważ czas nas goni, a chciałabym przejść jeszcze dalej, to proszę, żebyście Państwo pamiętali o tym, że jeżeli chcemy móc korzystać z naszych projektów IT, nie martwiąc się, mówiąc tak najładniej, o autorskie prawa osobiste, to zachęcam do tego, żeby Państwo ustalili tę kwestię na początku i na przykład, żeby strona zobowiązała się, ten narzeczony dostawca, do tego, że nie będzie wykonywał autorskich praw osobistych, bo nie może się ich zrzec, nie może ich przenieść na nas, natomiast może się na przykład zobowiązać do ich niewykonywania. Czyli mam, ale nie korzystam. I może być ten jego utwór na przykład rozpowszechniany anonimowo. Ale tutaj musi być zgoda twórcy, warto o tym pamiętać również już na etapie tworzenia umowy. No i element istotny, tutaj chyba wiele czasu nie będę poświęcała, bo po pierwsze tego czasu nie mamy, a po drugie to tylko tak tytułem zaznaczenia takiej gwiazdki. Pani Ulu, zaraz Pani odpowiem. Chciałabym tylko wspomnieć, że jeżeli chodzi o te różnego rodzaju umowy IT, to proszę pamiętać o tym, że jeżeli również dochodzi w tym aspekcie do jakiegokolwiek przetwarzania danych osobowych, to Państwo powinni pamiętać o RODO i o tym, że pewne postanowienia powinny w tej umowie się pojawić. Szczególnie jeżeli sytuacja jest taka, że ta umowa IT ma regulować sytuację, w której Państwo jako zamawiający umawiają się z dostawcą, żeby on będzie dokonywał jakichś usług utrzymaniowych jakiegoś konkretnego systemu, w ramach którego będą przetwarzane dane osobowe. Wtedy umowa powierzenia przetwarzania danych pomiędzy państwem a tym podmiotem jest obowiązkowa. Nie ma tutaj żadnej dyskusji, proszę o tym pamiętać. O RODO nie będę więcej mówiła, bo tutaj jest pytanie ciekawe o licencję Creative Commons. Mają Państwo prezentaty do dyspozycji, proszę korzystać. Dobrze. Czy tu udzielaniu przez licencjodawcę licencji Creative Commons mamy do czynienia ze swego rodzaju sublicencją? Już tutaj przejdę przez te slajdy dotyczące RODO, kilka slajdów, nie ma ich tak dużo, natomiast przejdźmy do pytań, bo mamy ostatnie 4 minuty i z przyjemnością w tym momencie Państwu jeszcze powiem na temat systemu licencjonowania praw autorskich i odpowiem Pani Urszuli. Drodzy Państwo, powiedziałam o tym, że mamy 2 podstawowe sposoby licencjonowania praw autorskich. Ponieważ takim podstawowym systemem dyspozycji prawami autorskimi i w ogóle systemu licencjonowania praw autorskich, w którym my obecnie funkcjonujemy, to jest system copyright, czyli wszelkie prawa zastrzeżone na rzecz twórcy. I o tym nam mówi nasza ustawa o prawie autorskim, prawach pokrewnych. I to przyjmujemy jako podstawę. Natomiast są jeszcze dwa inne systemy licencjonowania praw autorskich w internecie i w ogóle też w szeroko rozumianej takiej przestrzeni publicznej, mianowicie system
Creative Commons, czyli pewne prawa zastrzeżone, i jeszcze copyleft, czyli, że tak powiem, odwrotność copyright, czyli tak naprawdę pewnego rodzaju idea wolności twórczej. I jeżeli tutaj mamy monopol autorski po stronie twórcy, to tutaj mamy wszelkiego rodzaju wolne oprogramowania i open source, na przykład na którym jest zbudowany jądro Linuxa, i jeżeli mamy jakieś oprogramowanie, które jest zbudowane na przykład na tym open source'owym kodzie i znowu chcą Państwo nabyć prawa autorskie, całość praw autorskich do projektu, to szalenie istotne jest to, żeby upewnić się, czy ten program komputerowy, który Państwo zamówili, za którego Państwo zapłacą konkretne pieniądze, przypadkiem nie jest stworzony na licencjach, na przykład właśnie na tej otwartej licencji, na open source, czy przypadkiem nie ma tam elementów z otwartych bibliotek kodów, które również są w takim systemie, mówimy o tym systemie, tym trzecim, tu jest ten pierwszy, tu jest ten środkowy, o którym zaraz powiem więcej i nawiążę do pytania Pani Urszuli. Tutaj mamy otwarte oprogramowanie open source i wszystkie te elementy tej filozofii, która to filozofia zakłada, że nie możemy tak naprawdę, tworząc jakiegokolwiek oprogramowania na wolnej licencji, na open source, komercjalizować i potem sprzedawać, przenosić prawa autorskie. To, co jest na wolnej licencji, ma pozostać na wolnej licencji. Oczywiście możemy różnego rodzaju projekty tworzyć, możemy rozbudować oprogramowania, zresztą tak to właśnie funkcjonuje obecnie, czyli mamy różnego rodzaju oprogramowania na otwartym Linuxie, tak zwanym open source, ale jeżeli tak jest w rzeczywistości, to znów my jako dostawca, którego nas interesuje nabycie praw autorskich w tym systemie, copyright, nie możemy skutecznie nabyć praw autorskich, ponieważ jeżeli by się znalazł dostawca, który korzysta z otwartych bibliotek kodów, które buduje oprogramowanie na otwartym licencji i zechce nam przekazać całość praw autorskich albo deklaruje, że tak jest to możliwe, to działa a contrario tej filozofii, na której tak naprawdę to oprogramowanie jest stworzone. Także to a propos, mam nadzieję, że jest to w miarę obrazowe, jeżeli nie, to proszę pytać. Natomiast po środku mamy te pewne prawa zastrzeżone, czyli licencji Creative Commons. I tutaj to, co Pani Urszula była uprzejma tutaj, o co była uprzejma zapytać, czy przy udzielaniu przez licencjodawcę licencji mamy do czynienia ze swego rodzaju sublicencją? Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że licencja Creative Commons, szczególnie ta uznanie autorstwa, o której tutaj jest mowa, to jest taka licencja, która jest licencją, która zastrzega, że to, co znów jest na licencji Creative Commons, ma pozostać na licencji Creative Commons uznanie autorstwa. Tak? Czyli my nie możemy wykorzystać czegoś, co jest na tej licencji i potraktować jako własne. Więc czy możemy, mamy do czynienia ze swego rodzaju sublicencją? Możemy, każdy może korzystać, każdy, państwo również jako organizacja, z tych elementów, które są udostępnione na licencji Creative Commons, uznanie autorstwa. To, czego nie może zrobić nasz dostawca, to nam sprzedawać takiego utworu, który jest tak udostępniony. Natomiast my możemy to z tego korzystać, ale nie na zasadzie sublicencji, tylko na zasadzie tej podstawowej licencji, którą nam udzielił nasz twórca, który udostępnił swoje dzieło na licencji Creative Commons. Pani Urszula, czy to jest jasne? Proszę powiedzieć. Zaraz będę musiała. Okej, chętnie bym jeszcze przejrzała rozróżnieniem copyleft, right i Creative Commons. Dobrze, swojego czasu napisałam na ten temat artykuł, ja z przyjemnością Państwu również udostępnię, natomiast rzeczywiście warto po prostu pamiętać o tym, że mamy copyright, copyleft, a pośrodku jest Creative Commons, czyli pewne prawa zastrzeżone. To jest, jakby mamy takie trzy systemy i mam poczucie, że często one się mylą, dlatego często nie wiemy, o której licencji mówimy, bo często jest hasło licencja i nie wiemy, czy mówimy o tej licencji, która wynika z przepisów prawa autorskiego, takich klasycznych, w systemie copyright, czy mówimy o licencji Creative Commons, czy mówimy o licencjach otwartych, open source'owych. Tutaj mamy trzy różne rzeczy. Natomiast kończąc ten wątek, w Państwa interesie jest dowiedzieć się, ustalić i zdobyć pewność w rozmowie z dostawcą, że to, co Państwo nabywają, kupują, za co Państwo płacą, mówiąc najprościej, czy to jeżeli chodzi o licencję, czy jeżeli chodzi o przeniesienie praw, to mają Państwo pewność, że to, co stworzył tak naprawdę nasz dostawca, to jest
to, do czego on ma prawa, a jeżeli nie ma do jakichś elementów praw, jeżeli pewne elementy są na otwartej licencji, jeżeli pewne elementy nie są przez niego stworzone, tylko są tylko i wyłącznie na takiej czy innej licencji, to zadaniem dostawcy jako profesjonalisty jest to, żeby Państwu o tym powiedzieć. Państwo oczywiście powinni też zapytać, albo inaczej, dobrze jest o to też zapytać, bo tutaj też te elementy będą miały znaczenie w kontekście formułowania postanowień. Dobrze. Proszę Państwa, Natalio, bardzo proszę. Tak, już musimy powoli kończyć, także czy jeszcze mają Państwo jakieś pytania do naszej prelegentki? Oczywiście ja Państwa będę jutro, więc jeżeli tutaj są jakieś pytania, Pani Karolino, Pani Urszulo, dotyczące tych aspektów licencjonowania, serdecznie zapraszam. Właśnie chciałam wspomnieć, że jutro od 9 będzie można zrobić sobie takie spotkanie jeden na jeden z Panią Magdaleną. Właśnie na tym dużo, że odpowie na wszystkie dodatkowe pytania, które się tutaj pojawiły. Także powoli pozwolę sobie już kończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Pani Magdaleno, bardzo dziękujemy za tak szczegółowe zarysowanie tej problematyki, jakże obszernej i skomplikowanej. Mam nadzieję, że było to bardzo edukacyjne dla wszystkich Państwa, którzy wzięliście Państwo udział w tym dzisiejszym webinarium i że wszystkie te aspekty prawne są już trochę bardziej klarowne niż były jeszcze 90 minut temu. Także bardzo dziękujemy, zapraszamy na dyżur oraz na kolejne webinaria, o których dam znać drogą mailową. Ja również bardzo dziękuję. Dziękuję Paniom za aktywność, za wszystkie ciekawe pytania. Cieszę się, że mogłam się z Państwem spotkać. Oczywiście mają Państwo kontakt do mnie, a jutro będę dla Państwa od godziny 9, także do zobaczenia. Dziękujemy Państwu. Do widzenia. Do widzenia. Dziękujemy.